tu widzę takie malutkie kropeczki. Malutkie kropeczki. Wczoraj ktoś mnie zapytał, jak postępować w przypadku, kiedy rewolwer ma stałe przyrządy celownicze, a nie trafia tam, gdzie chcemy, żeby trafił. No to jest w sumie dosyć proste. Bierzemy sobie dużą tarczę, powiedzmy tam 1,5 metra na metr. Na środku jakiś 15-centymetrowy punkt, w który będziemy celować, to będzie taki punkt orientacyjny. No i trzeba zadbać o to, żeby nawaszka za każdym razem była taka sama, tyle samo przybitki, czy taka sama, i taki sam pocisk, ten sam kaliber, no wiadomo, one się odrobinę różnią, żeby to były strzały powtarzalne, i taki sam kapiszon. Można oczywiście przeprowadzić korektę tak na bieżąco, jeżeli kilkanaście przestrzelin skupi się w prawym górnym rogu, no to można wziąć poprawkę i celować tutaj, wtedy będziemy trafiać w środek. No ale to jest tylko takie doraźne, bo w rzeczywistości można to troszeczkę inaczej zrobić. Przede wszystkim, i tutaj będzie jeszcze jeden jinx, muszka jest mocowana na jaskółczy ogon, więc ona się daje przesunąć. I to, czy celuje się w prawo, czy w lewo, można skorygować właśnie delikatnym przesunięciem muszki. Natomiast góra-dół można zwiększyć, to znaczy użyć pocisków o większej masie, zamiast 4-5-1, 4-5-4 na przykład. Ewentualnie, jeżeli za wysoko celuje, zmniejszyć odrobinę nawaszkę, mniej troszeczkę prochu dawać, a przybitki więcej, bo chodzi o to, żeby te pociski zawsze na tej samej, tak tuż przy wylocie, były odrobinę zagłębione, ale nie za głęboko, nie, żeby, wiadomo, żeby nie wystawały. I no to są oczywiste sprawy, to jest proste. Dlatego a później należy dbać o to, żeby bo to będzie ustalone dla określonych parametrów pocisku i ilości prochu, i jakości też prochu. Jeżeli zmieni się proch, zmieni się masa pocisku, zmieni się ilość prochu, którą się sypie do komór, no to wiadomo, że to będzie miało odzwierciedlenie w wynikach na tarczy. Ale tutaj bardzo ważna rzecz się wydarzyła. Właśnie zrobiło się coś takiego, pyk, palcami można wyjąć muszkę z tego Remingtona w wersji inox, to jest Uberti. Tak luźno tutaj była osadzona. Ona mogła nawet wypaść w czasie strzelania. Dziwiłem się, że ma takie, że coś celuje, a tu kurczę coś mi nie bardzo wychodzi. Ona się tak przesuwała w czasie strzelania. No to ja poradzę sobie to w ten sposób, że dopóki nie ustalę odpowiedniej nawaszki, czyli generalnie parametrów dla tego rewolweru, to użyję takiego kleju do gwintów, czerwonego, on jest najmocniejszy, Prolog, kropeleczkę, i to powinno doraźnie załatwić sprawę. Troszeczkę przesadziłem, trochę za dużo, no ale niech będzie, niech się rozpłynie trochę. Ok. To się zaraz powyciera. Chodzi o to, żeby to było umocowane, ale nie jakoś radykalnie, żeby dało się to przesunąć. Bo jeżeli bym to wkleił jakimś mocniejszym klejem, jakimś poxipolem, to już, no to już byłby większy problem później, bo to za mocno by trzymało. O, zbiorę sobie nadmiar. Więc kupując coś takiego, trzeba zwrócić na to uwagę, no bo to jest istotne, żeby nie zgubić muszki po prostu. Więc sobie tu muszkę wklejam delikatnie. O, cyk.
Zatrzymam ją w pozycji środkowej i kiedy kolejny raz pójdę sobie postrzelać, to wtedy już będę mógł się pokusić o jakąś korektę. Tak. To powinno wystarczyć. No ale to jest też dla mnie nowe doświadczenie, bo nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło. Zawsze to było tak spasowane w innych modelach, w jakichś tam pistoletach, że no, jestem naprawdę zaskoczony, że to aż taki luz był. A nie powinien. Zwłaszcza, że to jest no jednak coś droższego. I w tym rewolwerze z ramą mosiężną nie ma takiego luzu tutaj na muszce. Tak jest podobnie skonstruowany, też ma stałe przyrządy celownicze, ale taki hopsztos by się nie wydarzył. Także no, trzeba po prostu zwrócić na to uwagę. To absolutnie nie dyskwalifikuje tej broni, tylko trzeba pamiętać, gdzieś tutaj mieć zakodowane, że może się coś takiego przytrafić i żeby sobie to poprawić. Można oczywiście kropelkę silikonu dać, to wtedy będzie bardziej elastyczne, też się będzie trzymało. No a tak finalnie to myślę, że po prostu jakaś coś delikatnie tutaj można smyrnąć poksipolem, który jest naprawdę dobrym klejem. No i tyle. Ja myślę, że ten klej do gwintów będzie wystarczył. On, co prawda tutaj nie ma gwintu, ale on ma odpowiednią lepkość, także powinien być dobry. No, bo fabrycznie, no co, no fabrycznie ktoś tam przefrezuje, tu wstawi muszkę, pyk, pyk i to nigdy nie jest tak, że jest od razu super. Dlatego trzeba, aha, no a powierzchnia tego celu, tej całej planszy, do której się będzie strzelał, musi być duża, bo czasem wada, te przyrządy stałe są obciążone tak dużą wadą, obarczone tak dużą wadą, że w przypadku mniejszej tarczy po prostu nawet nie będziemy wiedzieli, jak skorygować, bo te pociski gdzieś tam będą nam uciekać bez trafienia. Dlatego tak metr na metr czy metr na półtora to jak najbardziej się sprawdzi. Tak mi się wydaje. No oczywiście tam w przypadku stałych przyrządów też stała odległość musi być utrzymana. I to nie jest tak, że przyrządy regulowane są o wiele lepsze. Są wygodniejsze, tak, bo można dostosować do różnych warunków. Natomiast przy każdej zmianie warunków trzeba je też korygować. To nie jest tak, że ustawi się raz i będzie się cały czas strzelało tak samo. Tak samo dla takich samych warunków. Warunki się zmieniają, to i ustawienie przyrządów trzeba zmieniać. No prosta sprawa. Jeżeli ktoś tam mówi na czuja, no nie wiem, co miał na myśli, mówiąc, że na czuja, jeżeli chodzi o te przyrządy. Rzeczywiście wymaga to pewnej wprawy. Po prostu jeżeli zna się swoją broń, no to już można wprowadzić odpowiednie tam poprawki przy celowaniu. No a dzisiaj jest niesamowicie gorąco. Słońce nie zawsze tak praży bezpośrednio, bo chmury też je czasem przesłaniają, ale jest chyba, wydaje mi się, że jest cieplej niż wczoraj. Albo jakoś porównywalnie. No wczoraj było 32 stopnie były Celsjusza, także masakra. Chyba zaraz jakiś obiad trzeba będzie zjeść. No. I zastanawiam się, co robić jutro. Na pewno nie będę strzelał. Pewnie się gdzieś wybiorę. Dobra. No, a pieprzyniczka rzeczywiście jako coś, jako taki miotacz śrutu sprawdza się bardzo fajnie. Ten śrut 2 mm
To jest śmieszny taki trochę. Lepiej wsypnąć 4,5 mm. Jest cięższy. Tak. Ja miałem jakąś resztkę 10 sztuk, ale normalnie to bym wsypał z 15-16. A tych małych to oczywiście nie liczyłem, tylko jakąś tam miareczkę sypnąłem i tyle. No i tak to wygląda. Także jeżeli ktoś kupuje sobie taki ten i jeszcze się z czymś takim nie spotkał, to warto od razu zwrócić na to uwagę. Od razu zobaczyć, paluchami sobie tak pomacać, czy to da się przesunąć, czy nie. Bo czasem jest tak osadzone, że trzeba by jakimś popychaczem to zrobić. Ale jeżeli da się łatwo przesuwać palcami, to trzeba to zabezpieczyć, żeby nie zgubić muszki po prostu. Dobra, i to by było na tyle.